Państwa serdecznie na pierwszym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. Na początku chciałabym przedstawić skład komisji. Do komisji wchodzą następujące osoby. Katarzyna Sadurska, przewodnicząca, Tomasz Kaczyński, zastępca przewodniczącego, Włodzimierz Paweł Fydryszek, członek komisji i Paweł Radzia, członek komisji. Na dzisiejszym spotkaniu komisji zapoznamy się, a również też przedyskutujemy plan pracy komisji, ponieważ musimy taki plan stworzyć, tak, przedstawić na najbliższej sesji Rady Gminy. Jeśli chodzi o porządek dzisiejszego zebrania, to oprócz tak stworzenia tego planu pracy komisji, zapoznamy się również z dokumentacją, właściwie z pismami, które do nas wpłynęły, jak również z sprawozdaniem, które do nas wpłynęło, dotyczące informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017-2018 i również sprawy różne. Czy jeśli chodzi o porządek zadania, ktoś by chciał coś wnieść może do porządku? Bez uwag. Są jakieś uwagi? Bez uwag. To jeśli chodzi o plan pracy komisji, to może ja przedstawię taki przykładowy plan. Jeśli będą jakieś uwagi, bądź będziemy chcieli wnieść jakieś poprawki czy zmiany, to bardzo proszę. W zakresie oświaty i wychowania, monitorowanie zadań oświatowych w gminie Tłuszcz, w tym dodatkowych ofert pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego i zimowego, monitorowanie przebiegu inwestycji i remontów w placówkach oświatowych, wizytowanie placówek oświatowych i świetlic środowiskowych. W zakresie kultury, wizytowanie placówek kultury na terenie gminy Tłuszcz, w tym zapoznanie się z ofertą kulturalną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wspieranie i promowanie imprez kulturalnych. W zakresie zdrowia, w tym sportu, aktywności fizycznej, monitorowanie działalności placówek opieki zdrowotnej na terenie gminy i podejmowanie przez nich działań w zakresie profilaktyki, monitorowanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, współpraca z Gminną Komisją do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, wspieranie i promowanie imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym. W zakresie opieki społecznej, profilaktyki prorodzinnej, monitorowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym świadczeń w ramach programu 500+, Senior+, również zapoznanie się z działalnością Spółdzielni Socjalnej Pożytek, z wizytowaniem Klubu Integracji Społecznej, Klubu Seniora, ponadto analiza sprawozdań działalności jednostek organizacyjnej gminy, omawianie materiałów na sesji Rady Miejskiej, w tym opiniowanie uchwał, wniosków budżetowych, inwestycyjnych. W ramach swoich kompetencji rozpatrywanie spraw trafiających do komisji, wspieranie i promowanie działalności stowarzyszeń, grup nieformalnych działających na terenie gminy, wspieranie inicjatyw i promowanie imprez w zakresie działalności komisji. Oczywiście do tego planu zawsze możemy w trakcie, tak, wnieść zmiany, poprawki. Czy coś może się już zmieniło? Jeżeli chodzi o to wniesienie, to myślę, że w przyszłości też należałoby wnieść, tutaj zapoznać się z planem działania w ogóle Tłuszcz jako sport, tak? Czyli Stowarzyszenia Głupi Tłuszcz, to tak dokładnie jakąś strategię jakąś mają, tak dlatego jest sport i grup młodzieżowych i tutaj dostają dotacje z gminy. Czyli to może tak w zakresie tych działań profilaktycznych, tak? Też profilaktycznych można? Czy sportowych. I można także tutaj dołączyć jeszcze Orient Tłuszcz, bo to jest siatkówka, także. Zapiszemy sobie ten klub Bóbr i on. No. Tutaj poprosimy najwyżej to prezesów tych jednostek, żeby nam znaleźć jakieś informacje, powiedzmy, jaką strategię na przyszłość, jak to ma wyglądać, jak to wygląda na dzisiejszy dzień. Dokładnie. Czy jeszcze możemy, mamy jakieś wnioski? No zawsze w trakcie też może. W trakcie też wychodzą dokładnie różne sprawy. Ja tak już tak zastanawiając się nad tym planem pracy, to też już myślałam odnośnie tutaj, jeśli chodzi o tę współpracę z tą Gminną Komisją do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Dlatego też, że będziemy przygotowywać też zastanawiać się nad tym programem, tak, tej profilaktyki. Tutaj będziemy mieli uchwałę, tak, na najbliższą sesję. Bo program już mamy, tak? Program już mamy, tak.
Natomiast ja to chciałabym, tak myślę też o zaproszeniu, tak? Tutaj kierownika tej gminnej komisji, dlatego też, że zbliżają się ferie zimowe chociażby. I wiem dobrze, że różne instytucje oświatowe, tak, składają wnioski o różnego rodzaju dofinansowania. No do mnie już, że tak powiem, pierwszy wniosek jako radny też już wpłynął, tak, o dofinansowanie. No i wiem, że te kwoty jakoś tak też się pozmieniały na jakieś takie niższe dofinansowanie niż to było w latach ubiegłych. I też no, chciałabym się, że tak powiem, troszeczkę dowiedzieć, z czego to wynika, tak? No tak. Dlaczego te kwoty są takie niskie, dlaczego one wcześniej były większe, tak? Być może też, no wiadomo, sytuacja się zmienia, może na coś innego te pieniądze są przeznaczane. Natomiast myślę, że tutaj jest więcej stowarzyszeń, które powiedzmy aplikują o te środki. Kwota jest ta sama. Kwota akcyzy jest albo się zmniejsza, bo część sklepów nawet monopolowy się likwiduje po prostu i kwota jest wpływu tej akcyzy za alkohol jest mniejsza. Dlatego mówię, być może właśnie na pewno jest jakaś przyczyna, tak? Bo coraz więcej jest tak, czy grup jakichś nieformalnych, może nie wiem, takie instytucje, które zajmują się taką profilaktyką. Natomiast wiem, że te instytucje oświatowe to mają w swoim programie, tak? Tą profilaktykę na pewno, jeśli chodzi o te zimowiska, więc musi to się zawrzeć. A na pewno też no, chcieliby tą ofertę przygotować jak najbardziej atrakcyjną. A wiemy, że wiadomo, jak bez pieniędzy, to ta oferta taka atrakcyjna nie będzie, bo dzieci będą siedziały na miejscu. Jak jest taka pogoda, jak była w zeszłym roku, no to super, tak? Bo pogoda dopisała, był śnieg, więc można było coś zorganizować. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć śniegu, bo zawsze możemy zamówić. No, nie, to wtedy się udało. Dobrze, to jeśli chodzi o ten plan, to właśnie co jeszcze będziemy na bieżąco, tak? No i właśnie tutaj nam wpłynęło z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Mamy tutaj taki plan wydarzeń kulturalnych na 2019 rok. Ja myślę, że może... Nie wiem, czy będziemy się z tym teraz zapoznawać. Myślę, że to też można... Można się z tym zapoznać, prawda? Już indywidualnie, bo sporo jest, tak? Mogę ewentualnie najbliższe przeczytać odnośnie stycznia. Mamy koncert kolęd w wykonaniu Chóru Miejskiego Lux Mea. Mamy koncert kolęd adeptów gry na instrumentach klawiszowych, gry na gitarze, gminny konkurs wiedzy o pożarnictwie, zimowe warsztaty, to już teraz chyba w najbliższych nawet dniach też, to na styczeń, ale w grudniu też są, kinowe soboty w kinie za rogiem. No i tu na każdy miesiąc jest ładnie wszystko rozpisane, tak, i będziemy wiedzieć. Jest tu też informacja o oferty sportowe realizowane na terenie kompleksu Orli, tak wyszczególnione, nie tylko to, co się dzieje w centrum, tylko w tych jednostkach pomocniczych. Do nas wpłynęły również pisma od mieszkańców. No tutaj też mamy pismo dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I tutaj, nie wiem, czy czytać to pismo, ale to są takie, tak, te standardowe pisma, które do nas wpływają, jeśli mieszkańcy, tak, wnoszą jakieś zmiany do miejscowego planu, uwagi, zmiany. I tutaj burmistrz odpisuje, tak, że wniosek będzie rozpatrywany w momencie podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzenia tego miejscowego planu. Więc to są takie... Tak. My będziemy musieli tak dokładnie przyjąć uchwałę, więc na razie te wnioski są po prostu do nas wpływają, tak, do wiadomości. Mamy pismo od przedstawicieli rodziców z zespołu szkolno-przedszkolnego w Kozłach. Jako przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do zespołu szkolno-przedszkolnego w Kozłach zwracamy się z prośbą o umieszczenie na placu szkoły wiaty rowerowej. Wielu uczniów naszej szkoły jako ośrodek transportu zamiast wygodnej podróży samochodowej z rodzicem wybiera właśnie rower. Cieszy to zarówno rodziców, jak i nauczycieli, gdyż w ten sposób promujemy zdrowy tryb życia już od najmłodszych lat. Są także uczniowie, którzy nie mają innej możliwości dojazdu do szkoły, chociażby ze względu na brak samochodu w domu rodzinnym. Niestety dzieci parkujące rower pod szkołą bardzo często po lekcjach zostają go przymoczonego. Wpływa to znacząco zarówno na komfort dzieci, jak również stan techniczny rowerów. Wymagają one dużo częściej kosztownych napraw. W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze działanie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt zbliżających się bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych,
Wspólnie zadbajmy o kulturę fizyczną, komfort i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Z poważeniem podpisali się tutaj przedstawiciele rodziców. Tu mogę podpowiedzieć, bo to samo pismo było rozpatrywane na Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług i zostało ustalone, że ma być wysłane zapytanie do tych firm, które ewentualnie coś takiego mogłyby wykonać, no bo to muszą być urządzenia, wiadomo, dla dzieci w szkole za testem. I ma być zrobiona taka wycena. Wtedy będziemy jakby mądrzejsi o tą wiedzę i jakie środki mielibyśmy na to przeznaczyć. Bo tam chyba stanowiska dla 50 osób, jeżeli dobrze pamiętam. Znaczy są wiaty, tak w naszej szkole tutaj podstawowej jest wiata, w postoliskach też fajna wiata jest, także tutaj można też podejrzeć, jak to wygląda. Tak, ale zabory robione przez wyspecjalizowane firmy, nie przez jakieś tam metody chałupniczą. Nie. Znaczy to było robione przez firmy, co nie? Mhm. Tylko akurat nie wiem, czy na to adres potrzebny, wiesz, jeżeli jest potrzebny, to na pewno jak mówi, że trzeba to jest, dlatego, że są przecież... od razu się domagać, tak, bo później coś się wydarzy. To no właśnie o to chodzi, wtedy jakby... Tylko wtedy to było, tak jak w postoliskach, to z tego co pamiętam, bo też tam akurat byłem w tym czasie, jak oni to robili, co ja podglądałem, to po prostu rodzice się skrzyknęli, zarząd, znaczy rada rodziców i dyrektor. Ta wiata była zrobiona i dosyć fajnie. No dlatego mówię, że to jest bardzo potrzebne, tak? No to u nas było trochę podobnie, tylko że przykładowo mieliśmy mniejsze środki w szkole, na przykład w Strykach i dyrektor, ten pan, który tam powiedzmy pracuje, kilku rodziców. To w swoim zakresie. W swoim zakresie. W Mokrecie tak samo. Bo to jest zawsze taniej. Tak. Są mniejsze koszty, bo tak jak przyjdzie i plany, i sama wiata, przyjedzie firma, to są kilkadziesiąt tysięcy, to nie jest... Dlatego trzeba porównać. W kilku tysiącach ten problem. I naprawdę to bardzo dobrze wygląda i to jest naprawdę funkcyjne są te wiaty, tak? W postoliskach, w Mokrysi, ja to widziałam, tak? W Strykach, to naprawdę myślę, że to kwestia... Kwestia podejścia rodziców, tak? Jakby mieli chęć. Znaczy, jeżeli można zrobić to własnymi kosztami, tak? To jest zawsze tanie, tak? No na pewno. I tak dalej, bo to wiadomo, że to są... A jeżeli to będzie zapytanie ofertowe, czy jakaś firma będzie robiła, to koszty wzrosną. Znaczy tu bardziej pytałem pod kątem, rozważaliśmy pod kątem, czy nie potrzebne na taką wiatę ATES i czy nie trzeba tego nigdzie zgłaszać. W postaci na przykład zgłaszania do starostwa, tak? Przed wykonaniem takiej usługi, no ale jakby to już sprawy typowo techniczne. W każdym razie jesteśmy za, jest potrzebne, tylko jedno na pewno. A nawet powiem więcej, jeszcze mógł dojść się przy takiej trzeciej wiacie, przy okazji już to. Tak, też w ogóle. Kompleksowo było wszystko. Mamy tutaj też pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Wyszkowie oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZNW w Łominie dotyczące uzgodnień zapisów regulaminu wynagrodzeń nauczycieli w gminie Tłuszcz. Tutaj z tym pismem to zapewne też już większość komisji się zapoznawała. Tu jest informacja, może tak skrócę, to jest takie skróciutkie, tak, pismo. Tutaj właśnie piszą, że ostatnia zmiana regulaminu nastąpiła w 2009 roku, w związku z czym jest on mocno nieprzystający do rzeczywistości. Określone w regulaminie wynagrodzenie wysokości dodatków nie rekompensują wykonywanej pracy, co wyraźnie niższe w stosunku do gmin sąsiednich. W świetle zmian prawa oświatowego i konieczności nieustannego dostosowywania do nich dokumentów szkolnych, czas pracy nauczyciela, przede wszystkim dyrekcji szkoły, przekracza 40 godzin tygodniowo. I tutaj chodzi głównie o umożliwienie, tak, o wyznaczenie terminu spotkania, żeby w tej sprawie porozmawiać. Więc myślę, że też inne komisje się przechylały do tego, żeby do takiego spotkania po prostu doprowadzić. Ja myślę, że my jako Komisja Oświaty to powinniśmy też uczestniczyć. Tak, dokładnie. Przynajmniej przy przewodniczącego zastępcy. Przynajmniej tak właśnie. Ja nie mówię, że cała komisja, ale żeby ktoś też od nas był poinformowany i żebyśmy mogli uczestniczyć w takim spotkaniu. Dziękuję. Mamy też pismo dotyczące też Centrum Kultury, Sportu i Kreacji dotyczące uzyskania własności nieruchomości położonej w Tłuszczy przy ulicy Szkolnej 1, siedzibie Centrum Kultury, Sportu i Kreacji. To pismo jest dosyć obszerne, natomiast już z tym pismem też się zapoznawaliśmy. Myślę, że nie wiem, czy komisja tutaj, czy na innych komisjach też z tym pismem... Na budżetowej. No ja wiem właśnie, że na budżetowej, tak? Czy czytać to pismo, dotyczy ono tutaj
całego terenu, tak? Centrum kultury i sportu i rekreacji. Ja już bym poprosiła pana Włodzimierza. On ten temat najlepiej zna, bo tutaj prowadził rozmowy z wojewodą. Więc... Nawet dzisiaj byłem u pani dyrektor, rozmawialiśmy o tym temat, bo tam faktycznie nie można nic robić, żadnych remontów, nie można aplikować jakieś środki zewnętrzne na dofinansowanie Centrum Kultury, gdzie tam dach ciemnie i tam sale są pozalewane, no ma problem pani dyrektor wyraźny. I żeśmy rozmawiali. To było około w lutym chyba, w poprzednim roku byliśmy na spotkaniu z wicewojewodą. Byłem ja, pani dyrektor, był pan burmistrz i pan przewodniczący rady. Rozmawialiśmy z panem wicewojewodą. Zdecydowanie pan wojewoda na początku nie chciał bardzo podjąć tego tematu, przekazania tego gruntu, bo powiem o co chodzi, że ten grunt, który jest pod Centrum Kultury, jest we władaniu, jest własnością Skarbu Państwa, tak? Nie jest jeszcze przekazany gminie. Tutaj gmina wystąpiła o przekazanie tego gruntu, co się okazało, że żeby ubiegać się o przekazanie tego gruntu, musi minąć się 30 lat. Nam zabrakło 3 lat, bo po prostu od 27 lat gminy mogą przejmować te grunty. No, chodzi o to, że mogą przejmować i jeszcze nie minęło te 30 lat, żeby występować o zasiedzenie. I po prostu pan wojewoda stwierdził, że na razie nam się po prostu to nie należy. Chociaż grunt pod szkołą podstawową, pod halę sportową, czy jeszcze jakieś tam grunty, z tego co wiem, występowała gmina i nawet nie patrzono na te lata 30 lat i te grunty zostały przekazane. No ale pan wojewoda stwierdził, że nastąpiła nowa zmiana, nowa władza i oni stoją na straży sprzedaży tych gruntów i nie ma na dzisiaj żadnych przekazań, ani sprzedaży. Przecież stanowczo powiedziałem panu wojewodzie, że to nie są grunty przekazywane jakimś osobom prywatnym, tak? Czy no nie wiem, jakimś panu Kowalskiemu, tylko to jest dla mieszkańców, tak? Dla gminy. Tym bardziej, że to nasze centrum kultury na tych gruntach jakby nie było, już istnieje ponad 100 lat, gdzie kiedyś były spotkania, zabawy i tak dalej, ale to nie docierało do pana wojewody. Mówi, że stwierdził, że zastanowi się nad tym, da odpowiedź i minęło półtora roku, ani odpowiedzi, ani tam, ani B, ani M, po prostu zostaliśmy zlekceważeni, co mnie to bardzo zdenerwowało, bo ja lubię, jeżeli ktoś mówi A, to trzeba powiedzieć B, jeżeli ktoś mówi, że da odpowiedź, to 30 dni ma na to urzędowo i powinien w ciągu 30 dni takiej odpowiedzi udzielić i czy to była negatywna, czy pozytywna, to powinien takiej odpowiedzi nam udzielić. Wiem, z tego co wiem, jeszcze pan burmistrz wystąpił z pismem do podstrażnicy, przekazujemy, podstrażnicę przyszłą tam na Borkach, przekazujemy grunty dla Straży Państwowej i tutaj wiem, że pan burmistrz wystąpił z takim propozycją, żeby była zamiana tych gruntów, żeby jako gmina oddamy podstrażnicę, tak, a żeby Skarb Państwa nam te grunty oddał. Nie wiem, na jakim etapie prosiłem, z takim wnioskiem, że trafiłem, żeby ktoś tam to zreferował na jakimś. Tak, bo na komisji może to właśnie taki wniosek był składany. Tak? Pan wojewoda jeszcze stwierdził, że no, za 3 lata czyli możecie się ponownie ubiegać o zasiedzenie do sądu. I dlatego mówię, na komisji złożyłem taki wniosek, żebyśmy się zapoznali, ile czasu jeszcze nam brakuje i co, na jaki zasadę można było wystąpić ponownie na to zasiedzenie. Tak? No dzisiaj jest to problem, bo nic nie możemy zrobić, nie można aplikować jakichkolwiek środki, bo nie jesteśmy właścicielami. Tym bardziej, że wchodzi nam nowa ustawa o likwidacji wieczystego użytkowania i także to nie obejmuje gruntów komercyjnych, takich gruntów jak to, tylko po prostu. Też może się okazać, że właśnie nie doczekamy tego właśnie przez zasiedzenie. Tak? Znaczy nie, no. No po 30 latach doczekamy się, bo po 30 latach możemy o to zrobić, tylko na niego dopuści, tak. Są zgodzi. Tak, tylko to czekać może być, ale mnie to śmieszy, bo mówię, że to są grunty, przecież jakby nie było Skarb Państwa, to są grunty wszystkich, tak? Tutaj jakiegoś prywatnego się nie przekazuje, tylko się przekazuje jednostce podległej, bo nie być żadnych problemów. Powinno to być dawno niezałatwione i byśmy wtedy mogli aplikować środki. Zresztą widać, jak to centrum wygląda, tak moglibyśmy tą salę stałą rozebrać, może byśmy dostali pozyskać. No tak to nie możemy tam nic zrobić, tak? No nie możemy, może. W 2014 była zamknięta ta,
rozebrać ładno, postawić salę widowiskową na dole, na górze pomieszczenie jeszcze dodatkowo jeszcze widać, że oferta Centrum Kultury jest dosyć duża, co tych dzieci coraz więcej przybywa, różnych zajęć i tak dalej. I nic tutaj nie możemy praktycznie zrobić i to jest limita. No tutaj właśnie ten wniosek był złożony, prawda, na komisji budżetowej. Tutaj przydałoby się odpisać pani dyrektor na to pismo, my jako Komisja Oświaty. Natomiast myślę, że byśmy poczekali, tak? Być może takie sformułowanie byśmy razem z Komisją Budżetu, tak? Byśmy podjęli takie stanowisko, co tutaj dalej możemy, co gmina, tak? Dalej może w tej kwestii działać, jak będziemy mieli taką informację do się tego stanu prawnego i jak ta sytuacja wygląda. Wiemy, że jeszcze w tym czasie, w tej kadencji pięcioletniej możemy aplikować środki o dofinansowanie budowy. Nie wiadomo, będzie perspektywa na przyszłości, tak? Później nie wiadomo, co może być, tak? I moglibyśmy skorzystać z jakichś tam programów. To jest inwestycja, więc właśnie o to chodzi, to też by nam zależało na czasie, tak? No zależałoby. W takim razie będziemy musieli z całą komisją przyjechać się do pana wojewody. No tak, myślę, że to jeszcze po prostu było to bardzo nieuprzejmie, że nie odpisał. No bo skoro rządzi na pismo, to musimy... Nasz potraktował, tym bardziej, że... Można ponowić pismo z prośbą o informację zwrotną, tak? No zawsze możemy też, dodatkowo możemy pisać. Także propozycja ma jest taka, że napiszemy pismo, dlaczego nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi, grzecznie bardzo. A jak nie otrzymamy w dalszym ciągu, to wtedy się umówimy na spotkanie. Jeszcze jedno, dokładnie. Jeszcze nam pozostała informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017-2018. Ja myślę, że my już tak... Myślę, że na dzień dzisiejszy zamkniemy posiedzenie komisji naszej oświatowej. My już, że tak powiem, poza kamerami zapoznamy się z tą informacją, ponieważ to jest dosyć obszerny dokument. Dużo rzeczy. W razie co możemy zawsze na przyszłej komisji tak omówić uwagi. Również też po zamknięciu komisji ustalimy termin kolejnego posiedzenia i podamy do wiadomości. Dziękuję Państwu.